Bardowscy z Rolnika pokazali sceny jak z horroru. Żywioł był bezwzględny, ludzie potrafią się jednoczyć w trudnych sytuacjach. Kolejnym dowodem na to jest zachowanie osób podczas trwającej właśnie powodzi. Na ludzką krzywdę nie są obojętne również osoby znane z mediów. Z pomocą poszkodowanym ruszyła rodzina Bardowskich z programu Rolnik szuka żony. Uczestnicy Rolnika pomagają w walce ze skutkami powodzi. Grzegorz Bardowski był bohaterem drugiej edycji programu Rolnik szuka żony. Na planie znalazł swoją miłość, Annę. Para mieszka w Uniejowicach. Wieś położona jest w województwie dolnośląskim, które zostało objęte stanem klęski żywiołowej. Małżeństwo poinformowało, że ich dom nie ucierpiał na skutek powodzi. Borowska martwi się jednak o bliskich, gdyż jak przyznała, jej rodzina mieszka na terenach, którym grozi zalanie przez występujące z koryt rzeki. Choć z pewnością obecna sytuacja dostarcza Bardowskim niejednej zgryzoty, para wybrała się w objazd po miejscowościach dotkniętych tragedią. Nie było to łatwe, ponieważ jak można się spodziewać, część dróg jest kompletnie zniszczona i nieprzejezdna. Anna Bardowska na swoim Instagramie przekazała, z jakimi problemami zmagają się obecnie mieszkańcy okolicznych wiosek. Zwróciła się do swoich obserwujących o pomoc. Zniszczenia są ogromne, ludzie są odcięci od świata. Nie mają wody i jedzenia. Potrzebna jest pomoc dla mieszkańców Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i wiosek. Niestety, nie ma szans na dojazd dużym sprzętem. Najlepiej wyższe auta osobowe. Jeśli tylko możecie, organizujcie pomoc. Potrzeby są ogromne. Brakuje podstawowych rzeczy, jak woda i jedzenie. Przerażające sceny w relacji Bardowskich. Stronie, Lądek czy Trzebieszowice, zdjęcia z tych miejscowości wywołują przerażenie. Wiele gospodarstw zostało doszczętnie zniszczonych. Ludzie stracili dorobek całego życia. Fotografia instagram.com/ania.bardowska.w. Poniedziałek rząd ogłosił wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenach województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Ponadto powodzianie już mogą składać w urzędach gmin wnioski o pomoc finansową. Można uzyskać wsparcie na doraźne potrzeby, remont mieszkania i odbudowę zniszczonych budynków.